Dalszym ciągu mówimy o akcja billboardowa, o której też nasze media donosiły. Izraelita. Czy pobierające te argumenty z tego skandalicznego filmu przygotowywanego przez jakiego filmu? Edukowanie naszego własnego społeczeństwa o tym, co działo się w czasie II wojny światowej, jak ta kwestia ludobójstwa, które tu państwo niemieckie przeprowadzało i w odniesieniu do Żydów, ale też w odniesieniu przecież do Polaków, do Romów, czy do jeńców od armii sowieckiej. Do naleczków, do Romów. To są jeszcze, że tak powiem, jeszcze sporo pracy, która powinna być, że tak powiem, czyniona na dwóch frontach, zarówno w odniesieniu do międzynarodowej opinii publicznej, jak i do tej tu w Polsce. No właśnie, to o tych sposobach na naprawę tego stanu rzeczy, który mamy obecnie, pan profesor pozwoli, za chwilę jeszcze wrócimy, ale bardziej tak jeszcze w odniesieniu do genezy całego tego konfliktu i sporu chciałem wrócić. Komu zależy na dolewaniu oliwy do ognia w tej sprawie i dlaczego ta sprawa rozeszła się aż tak szerokimi kręgami w Izraelu, w Polsce właśnie, bo z jednej strony mówi pan profesor, że no nie spotkał się z żadnymi przejawami antypolskich nastrojów, z drugiej strony no, mieliśmy dewastację budynku jednej z polskich ambasad w tym kraju. No czy wreszcie ten skrajnie antypolski film, w którym mowa była o polskim holokauście, to cytat? No tak, no to można powiedzieć, dwie rzeczy nie są w sprzeczności, bo tak podkreślam, no ten mój pobyt parodniowy w Izraelu, czy to jest dość wąski, że tak powiem, próbka badawcza, nazwijmy to, gdy chodzi o zetknięcie się z, nie wiem, z izraelską opinią publiczną. Takiego kontaktu oczywiście. Izrael, Izrael. No tutaj trzeba by chyba sięgnąć w ogóle do takiego zagadnienia, jakim jest miejsce pamięci o ludobójstwie, które dotknęło naród żydowski. Proszę państwa, co się dzieje? Proszę państwa, proszę państwa. Och, no to tyle tego draństwa. Jaki gest, jaki szyk. Proszę państwa, czy to wnyk? Izrael, Izrael. Proszę państwa, Radio Polskie i Publika. Właśnie w tej konkretnie sprawie Izrael reaguje bardzo strasznych rzeczy. Strasznych rzeczy. No, jest też pan specjalistą od historii Ormian i jest też pan specjalistą od historii Ormian. Ormian przez Turków za ludobójstwo, a przecież tak samo tam ginęły ogromne liczby ludzi. Też była to pewnego rodzaju hekatomba. Dlaczego więc Izrael te dwie konkretnie sprawy mierzy zupełnie inną miarą? No tak, to jest, tutaj prosi się aż o użycie takiej znanej frazy, że jest to skomplikowana sprawa. Bo całkiem niedawno Knesset, czyli tak, Knesset, izraelski parlament, odrzucił wniosek, złożony zresztą przez znanego nam z niezbyt miłego kontekstu deputowanego pana Lapida, obecnie w opozycji do rządu Benjamina Netanyahu, który to projekt rezolucji zmierzał właśnie do uznania przez parlament izraelski tejże
Strefie Ormian w 2015 roku jako ludobójstwa. To zresztą po raz kolejny ta sprawa w Izraelu powraca i po raz kolejny ten wniosek upadł. I tutaj oczywiście jest parę płaszczyzn. Jedna to jest kwestia relacji na linii Tel Awiw-Ankara, to znaczy mimo różnych napięć między Izraelem a Turcją, jednak Turcja jest postrzegana przez Izrael jako, może nie jako strategiczny sojusznik, ale jako ważny partner w różnych toczących się, zwłaszcza teraz, tuż za izraelską granicą, rozgrywkach polityczno-wojskowych. Chodzi mi po prostu o to, co się dzieje na obszarze Syrii, prawda, gdzie jak wiadomo armia turecka też prowadzi własne operacje wojskowe. Izrael o tym, o czym się mniej mówi, ale też prowadzi własne operacje wojskowe i też jest w naturalny sposób zainteresowany, no można powiedzieć, jakby kontrolowaniem tej sytuacji, która dzieje się na północy jego granic, a tutaj współpraca z Turcją jawi się jako kluczowa. A jak wiadomo, Turcja zawsze alergicznie reaguje, rząd turecki, to nie tylko Erdogan, ale wcześniej też wszystkie inne ekipy tureckie alergicznie, nerwowo reagowały na każdy tego typu akt, nawet parlamentu, nie rządu, tylko parlamentu danego państwa, który by uznawał ludobójstwo Ormian. Co nie przeszkadzało ostatnio chociażby Holendrom uznać rzezi Ormian za ludobójstwo właśnie? No więc właśnie, czy całkiem niedawno, też rok temu, podobny krok zrobił niemiecki Bundestag. Więc to zazwyczaj, bo tak jak mówię, spotyka się z protestami Ankary, tylko z drugiej strony też trzeba mieć świadomość, że no, jakby geopolityczna pozycja Niemiec czy Holandii, czy innych państw, które uznawały wcześniej fakt ludobójstwa Ormian, jest inna niż Izraela, który w naturalny sposób też jest, no może nie skazany, ale bardzo mu zależy na niezadrażnianiu relacji z Turcją. No a druga sprawa to jest oczywiście ta wspomniana już wcześniej kwestia pewnej, no, pisanej w oficjalną pamięć Izraela, czy politykę historyczną Izraela, koncepcja wyjątkowości właśnie tego ludobójstwa, którego ofiarą padli Żydzi z rąk państwa niemieckiego w czasie II wojny światowej. Teraz jakby uznawanie tego ludobójstwa Ormian, które rozpoczęło się w 1915 roku, no to w naturalny sposób sprawia, że ludobójstwo, którego z kolei ofiarą padli Żydzi w czasie II wojny światowej, staje się jednym z kolejnych, czy w jednym jakimś, można powiedzieć, szeregu straszliwych wydarzeń, które nastąpiły w XX wieku, a więc no, jak gdyby w ten sposób kwestionuje się tą wyjątkowość tego Holokaustu z lat II wojny światowej. Chociaż no, jako badacz tego zjawiska to mogę tylko tutaj przypomnieć czy powiedzieć, że sama nazwa Holokaust w odniesieniu do eksterminacji sporej grupy ludności cywilnej została określona po raz pierwszy, odniesiona po raz pierwszy do Ormian w 1895 roku. New York Times pisał odnośnie tragicznego wydarzenia, jakim było spalenie 3000 Ormian w katedrze w Urfie w 1895 roku. O tym wydarzeniu użył słowa, że doszło do Holokaustu 3000 Ormian. I to słowo wtedy po raz pierwszy w odniesieniu do masowej eksterminacji ludności cywilnej zostało użyte. I potem w odniesieniu do tych wydarzeń z 1915 roku o Holokauście Ormian pisali na przykład w swoich pamiętnikach premierzy brytyjscy David Lloyd George czy Winston Churchill. Więc to określenie Holokaust w odniesieniu do eksterminacji, masowej eksterminacji jednego narodu było wcześniej już używane w odniesieniu do Ormian. I o tym także w kontekście, o którym mówimy, trzeba pamiętać. To na koniec, panie profesorze, jednym słowem, bo mamy już niecałe pół minuty. Wierzy pan w naprawę relacji polsko-izraelskich w najbliższym czasie? Wie pan, no, w poprawę to wierzę, natomiast żeby jakby zniwelować całkowicie te różnice, w to nie wierzę. Natomiast my musimy tylko, jak mówię, pracować i na zewnątrz, i wewnątrz. I tutaj naprawdę bardzo istotna jest ta reforma edukacji, którą teraz przeżywamy, żeby podstawy programowe nauczania historii, zwłaszcza tej najnowszej, po 1939 roku, były dostosowywane do rzeczywistych potrzeb, bo tak jak państwo niedawno mówili, niemal jedna czwarta społeczeństwa nie wie, kiedy Polska odzyskała niepodległość, a naprawdę po 1939 roku wiedza o tym, co się właśnie działo po 1939 roku w Polsce, na ziemiach polskich, jest jeszcze słabsza, więc to jest naprawdę wyzwanie chwili.
Edukacja, dialog, rozmowa i spokój. Profesor Grzegorz Kucharczyk, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Autopromocja. Dołącz do nas. facebook.com/polskieradio24. Napisz kontakt@polskieradio24.pl. Odwiedź Polskie Radio. Minęła północ, drodzy Państwo, rozpoczęliśmy nowy dzień, 24 dzień lutego. Rozpocznijmy ten dzień w imię Boże, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kłania się Państwu ojciec Witold i będę miał tę przyjemność być z Państwem w tych pierwszych godzinach tego nowego dnia. Polećmy ten dzień dzisiejszy na samym jego początku Matce Najświętszej. Poślij ducha swojego, aby serca rozpalił ogniem czystej miłości. Synu, słowo wcielone, spełnij teraz zapowiedź. Daj nam ducha pociechy, samych nas nie zostawiaj. Duchu spójnio jedności, przyjdź i naucz nas prawdy. Bądź nam światłem nadziei, prowadź drogą pokoju. Ojcze, Synu i Duchu, Boże w Trójcy jedyny, w tym czasie na oczekiwania. Przecież tu nie ma żadnej Trójcy. I niech nas w ten dzień prowadzi również Słowo Boże. No ale co powiedzieć, informacja. W naszych świątyniach. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A ja wam odpowiadam, miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie. Ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi na złych i na dobrych. I On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i cel? No bo ze względu wiesz na co. Na coś, jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i pokazujecie?
czynią. Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. Oto słowo Pańskie. To jest Słowo Boże na dzisiejszy dzień. Słowo Boże, które nie zachęca nas do wielkich rzeczy, do miłości nieprzyjaciół. Poprzeczka zawieszona wysoko. Mamy być jak Bóg. Mamy kochać jak Bóg, który kocha wszystkich. Mamy się modlić za naszych nieprzyjaciół. Niech nas Bóg wspiera. Jeśli Bóg daje też takie słowo, takie przykazanie, to też zawsze idzie za tym Jego łaska, abyśmy mogli to uczynić. Mamy kochać po Bożemu. To jest nasza miara, miara naszej miłości. To jest ta poprzeczka. Na tym poziomie jest ona zawieszona. Drodzy Państwo, witam tych, którzy czuwają dzisiaj, w tej nocy. Czuwamy z różnych powodów. Każdy ten powód ma swój. Powody zawodowe, praca, służba w tych nocnych godzinach. Bo miłość każe czuwać przy łóżku osoby chorej, w domu, w szpitalu, tam gdzie nas życie postawiło. Bo podróż, bo gdzieś śpieszymy w tych nocnych godzinach, też jest wielu tych, którzy właśnie są gdzieś teraz w drodze, za kierownicą. Drodzy Państwo, wszystkich Was serdecznie pozdrawiam na początku tego nowego dnia, 24 dnia lutego. Szczególnie pozdrawiam dzisiejszych solenizantów i jubilatów, którzy obchodzą ważne dla siebie dni, wydarzenia. Dzisiaj swoje imieniny obchodzą Maciej, Jaśmin i Bogusz. I jubilaci dzisiejsi. Różne okazje mamy dzisiaj z pewnością, które świętujemy. Niech, drodzy Wam wszystkim, Bóg błogosławi i udziela Wam takiej swojej bezwarunkowej miłości, jaką tylko On nam może dać. Drodzy Państwo, dzisiaj patrzymy w kalendarium, cóż dzisiaj się wydarzyło w przeszłości, bliższej czy dalszej. Otóż w 2004 roku, 24 lutego, Jan Paweł II ustanowił metropolię łódzką oraz diecezję bydgoską i świdnicką. Serdecznie więc pozdrawiam naszych słuchaczy, którzy tam właśnie mieszkają na tych terenach. W roku 2000 Jan Paweł II rozpoczął wizytę apostolską w Egipcie i na Synaju. W 1953 roku w więzieniu na Mokotowie w Warszawie został powieszony po sfingowanym procesie generał August Wildorf, pseudonim Nil. W 1943 roku w ramach represji za pomoc udzielaną Żydom okupanci niemieccy spacyfikowali wieś Paulinów, mordując 11 Polaków oraz 3 uciekinierów korzystających z ich wsparcia. W 1928 roku prezydent Ignacy Mościcki wydał rozporządzenie o utworzeniu Biblioteki Narodowej. W 1921 roku w Rydze został podpisany polsko-sowiecki układ o repatriacji zakładników, jeńców cywilnych i wojennych, osób internowanych, uchodźców i emigrantów. To oczywiście po wojnie roku 20. W 1833 roku zainaugurował działalność Teatr Wielki w Warszawie. W 1818 roku w Pałacu Radziwiłłów w Warszawie, obecnie jest to Pałac Prezydencki, odbył się pierwszy publiczny koncert 8-letniego wówczas Fryderyka Chopina. W 1582 roku papież Grzegorz XIII wydał bullę Inter Gravissimas, wprowadzającą kalendarz gregoriański. I tak spoglądam jeszcze w inne wydarzenia, ale może jeszcze to jedno. W 303 roku, albo jeszcze wcześniej, w 1393 roku król Władysław II Jagiełło odnowił fundację klasztoru Paulinów na Jasnej Górze, przyznając mu kolejne przywileje. I w 303 roku cesarz rzymski Dioklecjan wydał edykt zakazujący praktyk religii chrześcijańskiej.
Jak widzimy więc, drodzy Państwo, tych wydarzeń było wiele. To oczywiście tylko niektóre z wydarzeń, które miały miejsce 20 dnia lutego w różnych latach, jak słyszeliśmy. Drodzy Państwo, w tych pierwszych chwilach dnia dzisiejszego pragnę serdecznie podziękować naszym ofiarodawcom, którzy umożliwiają istnienie naszego radia swoimi wpłatami, ofiarami materialnymi. I dzięki Wam, drodzy Państwo, możemy ten kolejny dzień dzisiejszy rozpoczynać. Z serca Wam dziękuję w imieniu nas tutaj posługujących i w imieniu tych wszystkich, którzy słuchają Radia Maryja. Drodzy Państwo, niech Wam Bóg błogosławi i myślę w tej chwili o naszych słuchaczy, o naszych słuchaczach z Mielca. Są wśród nich Państwo Kazimiera Cebula, Waleria Dziekan i Maria Bogdan. Myślę również o naszych słuchaczach z parafii, ze wspólnoty Miłosierdzia Bożego z parafii Świętego Krzyża w Strzebiniu. Jest wśród nich pani Teresa Wojsyk, Elżbieta Badura, Jadwiga Płaszczymonka, Alfons Wilczek, Klara Nowak, Małgorzata i Walter Kenik, Irena Ochman, Jadwiga Gatys, Maria Gębała oraz Józef i Anna Piełot. Oraz biegnę myślami do Brętowa, do parafii, przepraszam bardzo, grupa Bogusława Koprowskiego z Gdańska Wrzeszcza, tak, z parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy. I są wśród nich tutaj Państwo następujący: Elżbieta i Dariusz Gąseccy, Barbara Lisowska, Krystyna Musiał, Franciszek Marurat, Bogusław Koprowski, Lucyna Lewańczyk, Teresa Grabowska, Irena Dąbrowska, Zofia Barszyk, Janina Krajewska, Regina Kukałowicz, Helena Skulska, Zofia Trela, Maria Szałgowska i ksiądz proboszcz Tadeusz Hajewski. Pamiętamy, drodzy Państwo, o Was w naszej codziennej modlitwie i pamiętamy o Was również każdego dnia przy ołtarzu podczas Eucharystii. To jest nasza wdzięczność przed Bogiem, tak ją wyrażamy, a teraz tę wdzięczność pragnę też wyrazić tak bardzo zwyczajnie, bardzo prosto, małym muzycznym upominkiem. Śpiewają Skaldowie. Także proszę Państwa, stare piosenki. Daj spokój. Po co komu stare piosenki? Daj spokój. Odnosić się do tego, co państwa członkowskie mogą powiedzieć, natomiast uważa, że potwierdza to swoje przekonanie, że temperatura sporu opada i ta temperatura na tym wtorkowym spotkaniu też już będzie mniejsza. Z Brukseli Beata Płomecka, bardzo dziękuję. Po godzinie 21.30 przebieg unijnego szczytu skomentuje dla państwa także Aleksandra Rybińska z Tygodnika Sieci. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Stany Zjednoczone wprowadziły nowe sankcje wobec Korei Północnej. Są wymierzone w dziesiątki firm transportowych, które prowadzą wymianę handlową z reżimem w Pjongjangu. Sankcje są odpowiedzią na kontynuowanie przez Koreańczyków programu nuklearnego. O wprowadzeniu dodatkowych sankcji wobec Korei Północnej prezydent Donald Trump powiedział podczas wystąpienia na konferencji konserwatystów w Waszyngtonie. Mam nadzieję, że wyniknie z tego coś pozytywnego. Zobaczymy. Ale chciałem Was poinformować, że wprowadziliśmy najostrzejsze sankcje z dotychczasowych. Mimo zaostrzenia międzynarodowych sankcji wobec Korei Północnej, firmy z wielu krajów prowadzą wymianę handlową z tym krajem. Amerykańskie restrykcje wymierzone są właśnie w te podmioty. Nowe sankcje, które mają jednostronny charakter, dotyczą 27 firm transportowych oraz 28 statków zarejestrowanych m.in. w Korei Północnej, Chinach, Singapurze, Tajwanie i Hongkongu. Amerykański Departament Handlu wydał równocześnie ostrzeżenie przed nielegalnymi praktykami stosowanymi przez Koreę Północną, polegającymi na ukrywaniu rzeczywistych nazw i numerów statków oraz na przeładunku towarów ze statku na statek na środku oceanu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Do tego tematu wrócimy po godzinie 21.30. Naszym gościem będzie Rafał Tomański, były korespondent Polskiej Agencji Prasowej w Azji. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24.
Sąd rejonowy dla Warszawy Śródmieścia zdecydował o aresztowaniu na 3 miesiące zatrzymanego przez Centralne Biuro Antykorupcyjne prezydenta Tarnobrzega Grzegorza K. O zarzutach, jakie postawiono urzędnikowi, powiedziała Informacyjnej Agencji Radiowej rzeczniczka Prokuratury Krajowej Ewa Bialik. W dniu dzisiejszym Sąd Rejonowy dla miasta Warszawa Śródmieście na wniosek Mazowieckiego Wydziału Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu. Został mu przedstawiony zarzut z artykułu 228 paragraf 1 Kodeksu Karnego. Zarzut ten, jaki został mu przedstawiony, dotyczy przyjęcia korzyści majątkowej w kwocie 20 000 zł w związku z pełnieniem przez niego funkcji publicznej. Według CBA prezydent Tarnobrzega miał otrzymać pieniądze w zamian za korzystne rozstrzygnięcie w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego i zgody na budowę obiektów usługowo-handlowych w Tarnobrzegu. Grozi mu do 8 lat więzienia. Natomiast w Białymstoku funkcjonariusze CBA zatrzymali członka międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej specjalizującej się w wyłudzeniach VAT na wielką skalę. Dzięki działaniom CBA udaremniono wyłudzenie co najmniej 261 milionów złotych ze Skarbu Państwa, powiedział Piotr Kaczorek z Wydziału Komunikacji Społecznej CBA. Funkcjonariusze delegatury CBA w Białymstoku zatrzymali członka ścisłego kierownictwa grupy przestępczej zorganizowanej, a jednocześnie jednego z tak zwanych inwestorów, którzy włożyli środki finansowe na rozpoczęcie działalności grupy, aby następnie czerpać z tego tytułu korzyści finansowe. To piąta osoba zatrzymana w tym śledztwie. Co ważne, funkcjonariusze i prokuratura udaremniono wyłudzenie 260 milionów złotych podatku VAT na szkodę Skarbu Państwa. Te pieniądze po prostu zostają w budżecie. Zatrzymany przez CBA został przewieziony do prokuratury regionalnej w Warszawie, gdzie usłyszał zarzuty. Prokuratura skierowała wobec niego wniosek do sądu o tymczasowe aresztowanie. Śledztwo dotyczy grupy działającej na terenie Polski, Czech i Niemiec od września 2015 do maja 2016 roku. W grudniu zeszłego roku funkcjonariusze delegatury CBA w Białymstoku zatrzymali 4 osoby, w tym obywatela Armenii oraz Białorusi. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Znowelizowana ustawa o IPN ma chronić państwo polskie i naród jako całość przed kłamliwymi oskarżeniami o udział w niemieckich zbrodniach, a nie służyć zacieraniu odpowiedzialności pojedynczych osób czy grup. Nie będzie kar dla świadków historii, naukowców czy dziennikarzy za przywoływanie bolesnych faktów z naszej historii, mówi w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Jak podkreśla Ziobro w rozmowie z PAP, będą śledztwa w przypadku negowania i pomniejszania oczywistych niemieckich zbrodni i przypisywania ich państwu lub narodowi polskiemu. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Ponad połowa Polaków chce wziąć udział w obchodach stulecia niepodległości, wynika z sondażu przeprowadzonego przez GFK Polonia na zlecenie Narodowego Centrum Kultury. Ankieterzy pytali także, w jaki sposób Polacy chcieliby obchodzić to święto, co wiedzą o 11 listopada, jak również co zniechęca ich do tych obchodów. Wyniki raportu zaprezentowali dziś w Belwederze przedstawiciele Narodowego Centrum Kultury i Ministerstwa Kultury. Udział w obchodach stulecia niepodległości zapowiedziało 57% Polaków. 20% z kolei powiedziało, że nie zamierza w ogóle uczestniczyć w wydarzeniu, a 1/4 jest wciąż niezdecydowana. Jak wynika z raportu, spośród grupy 1000 przebadanych Polaków, 97% poprawnie wskazało, jakie święto wypada 11 listopada. Tegoroczne obchody będą bardzo symboliczne, mówi podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Wojciech Kolarski. Obchodzimy stulecie odzyskania niepodległości jako pewien cykl wydarzeń, jako pewien proces. Jako czas, który kumuluje w sobie dziesiątki, setki, czy też tysiące wydarzeń o różnej skali, których kumulacją będzie 11 listopada 2018 roku, właśnie w takim wymiarze symbolicznym. Ale drugi wymiar, który też wynika z tych badań, to przekonanie, że to jest święto wspólnotowe i niepodległość nas łączy. Różnimy się, ale we wielu sprawach, w wielu ważnych sprawach, ale w kwestii fundamentalnych, właśnie w kwestii niepodległości, wszyscy się spotykamy. Badanie Narodowego Centrum Kultury wskazuje, że ponad połowa respondentów w ubiegłoroczne Święto Niepodległości spotkała się z rodziną lub znajomymi. 18% poszło na mszę, a 13% na zorganizowane obchody. Wiceminister kultury Jarosław Sellin zaznaczył, że Polacy są narodem, który lubi kultywować historyczne tradycje. Polacy pod względem chęci obchodzenia swoich rocznic narodowych są trochę podobni do Amerykanów. Chcą
chcą, żeby było tradycyjnie, ale żeby też było w pewnym sensie nawet ludycznie, rodzinnie, wspólnotowo. Te wyniki nie dziwią. Rekonstrukcje historyczne są rzeczywiście bardzo popularne. Wśród Polaków mamy około 800 grup rekonstrukcyjnych dedykowanych różnym epokom historycznym w Polsce. To jest w pewnym sensie polski fenomen, również świadczący o tym, że Polacy tak oddolnie przeżywają swoją historię i są narodem historycznym, chcą ją przeżywać właśnie tak wizualnie. Ankieterzy sprawdzili wiedzę Polaków na temat 11 listopada. 74% respondentów poprawnie wskazało, w którym roku Polska odzyskała niepodległość. 14% nie wiedziało, pozostali podali nieprawidłową datę. 73% Polaków wskazało, że 11 listopada to najważniejsze święto narodowe. Tuż za nim uplasowały się święto narodowe 3 maja i 1 sierpnia, czyli Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego. Olga Bubienko, Polskie Radio 24. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed silnymi mrozami w weekend. Temperatura spadnie do kilkunastu stopni poniżej zera. Służby apelują, by w tym okresie zwracać szczególną uwagę na osoby, które mogą potrzebować pomocy. Nie bądźmy obojętni. Zaalarmujmy służby o osobach, dla których mróz to duże zagrożenie, mówi młodszy aspirant Michał Gaweł z Komendy Głównej Policji. Zwracajmy uwagę na osoby, które na przykład śpią gdzieś na ławkach, na przystankach. Zwracajmy uwagę na osoby, które są lekko ubrane. Zwracajmy uwagę na takie osoby, starsze osoby, bezdomne osoby. W ten weekend słupki rtęci pokażą od kilku do kilkunastu stopni poniżej zera. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega, że tak niskie temperatury mogą zagrozić życiu i zaleca odpowiedni ubiór oraz odradza rozgrzewanie się alkoholem. Ze względu na zagrożenie zatrucia czadem, ostrożność powinni zachować mieszkańcy domów ogrzewanych piecykami, mówi Anna Adamkiewicz. Pamiętajmy o tym, żeby wietrzyć pomieszczenia, regularnie sprawdzać stan piecyków, no i montować przede wszystkim czujniki tlenku węgla. One nie są bardzo drogie i mogą nam uratować życie. Służby przypominają, w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia należy dzwonić pod numer alarmowy 112. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Radosław Sikorski wystąpi na jutrzejszej konwencji Platformy Obywatelskiej. Były poseł PO i minister w rządzie Donalda Tuska wygłosi przemówienie na temat sytuacji Polski na arenie międzynarodowej. Przypomnijmy, w 2015 roku polityk ten wycofał się z polityki. Jak jego obecność na konwencji Platformy jest komentowana w Sejmie? O szczegółach reporter Polskiego Radia 24 Michał Fabisiak. Politycy PO przekonują, że obecność Sikorskiego na konwencji największej partii opozycyjnej nie jest niczym zaskakującym. Jest bardzo doświadczonym człowiekiem. Dzisiaj mamy kryzys, ogromny kryzys światowy z wizerunkiem polskim. Ten człowiek prowadził bardzo ważny resort i wtedy wszystko to w miarę dobrze wyglądało. W związku z tym mnie to nie dziwi, że bardzo bliski nam człowiek, sympatyk Platformy, dzieli się z jakimś swoim doświadczeniem. Tłumaczy Grzegorz Furgo z PO, z kolei jego partyjny kolega Mariusz Witczak dodaje. Radosław Sikorski to jest wybitny mąż stanu, tak Amerykanie o nim mówili. Ciekawe, czy Amerykanie podtrzymują tę opinię po ujawnieniu taśm z restauracji Sowa i Przyjaciele, na których ówczesny minister spraw zagranicznych Polski przekonywał, przy użyciu niecenzuralnych słów, że sojusz z USA jest nic nie warty. Na nagranych rozmowach Sikorski zdobył się również na szczere wyznanie na temat obecnego szefa PO Grzegorza Schetyny, stwierdzając, że ma knajacki styl lwowskiego żulika i nie nadaje się na premiera, bo jest mało wyrazisty. Małgorzata Kidawa-Błońska przekonuje jednak, że tacy ludzie są potrzebni Platformie. Każdy polityk, który z nami współpracował, pracował, a Radek Sikorski przecież był także członkiem władz partii, był marszałkiem, był ministrem spraw zagranicznych, jest potrzebny, a na pewno jego wiedza i doświadczenie w sprawach polityki zagranicznej jest ogromne i grzechem byłoby, gdybyśmy z tego nie korzystali. Ryszard Terlecki, wicemarszałek Sejmu i zarazem szef klubu PiS, nie ma wątpliwości, dlaczego Platforma zaprosiła na swoją konwencję Sikorskiego. Trzeba wyciągać wszelkie rezerwy już w tej chwili i próbować coś zrobić takiego, co choćby zatrzymało spadające notowania partii. Pytanie oczywiście do władz Platformy, na ile marka, że tak powiem,
byłego ministra Sikorskiego przysłuży się tej partii. Polityk PiS jest przekonany, że wcale nie wpłynie to pozytywnie na wizerunek tej partii. Sikorski wygłosi przemówienie na temat sytuacji Polski na arenie międzynarodowej. Na tej samej konwencji głos zabierze również inna minister rządu Donalda Tuska i zarazem bohaterka afery taśmowej Elżbieta Bieńkowska, która u Sowy i przyjaciół przekonywała, że tylko ktoś niezbyt mądry chce pracować za 6 000 zł. Michał Fabisiak, Polskie Radio 24. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Wojciech Kolarski uważa, że inicjatywa postawienia w Berlinie pomnika pamięci Polaków zamordowanych w czasie II wojny światowej to bardzo ważny gest. Według ministra to pokaże światu prawdę o naszej historii. W Berlinie, stolicy Niemiec, mieście, w którym też miliony osób z całego świata będą mogły zobaczyć, że właśnie Polacy byli ofiarami agresji niemieckiej III Rzeszy. O rozpoczęciu przygotowań do postawienia w Askanische Park w Berlinie pomnika pamięci zamordowanych Polaków podała wczoraj informacyjna agencja radiowa. Informację tę potwierdził Instytut do Spraw Polskich w Darmstadt. Budowa ma zostać symbolicznie zainicjowana 1 września przyszłego roku, kiedy wypada 80. rocznica agresji niemieckiej na Polskę. O postawienie takiego pomnika apelowała w listopadzie ubiegłego roku grupa niemieckich intelektualistów i polityków. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Hiszpańskie media komentują w piątek środowe zmiany na stanowiskach w Komisji Europejskiej jako umacnianie pozycji Niemiec w Unii. Wskazują, że Berlin, pozbywając się kompleksów, przejmuje we wspólnocie dominującą pozycję. Martin Selmayr w efekcie objęcia funkcji sekretarza generalnego Komisji Europejskiej stanie się teraz najwyższym urzędnikiem unijnym, odnotował dziennik El País. Selmayr był dotychczas szefem gabinetu przewodniczącego Komisji Europejskiej Jean-Claude'a Junckera i zastąpi go na tym stanowisku pochodząca z Walencji urzędniczka Clara Martinez Alberola, odnotowuje gazeta. Madrycki El Mundo przypomina, że Selmayr przez prawie 4 lata pozostawał w cieniu, będąc w rzeczywistości prawą ręką Junckera. Gazeta wskazuje, że niemiecki urzędnik stoi za każdą ważną unijną decyzją i strategią. Stołeczna gazeta określa Selmayra jako jedną z najbardziej skutecznych i inteligentnych, a zarazem znienawidzonych osób w Unii Europejskiej z powodu swojej agresywności, manier i nieustannego dostępu do Junckera. Hiszpańskie media obawiają się, że nominacja Martina Selmayra sprawi, że Komisja Europejska w najbliższych latach będzie równie agresywna i nieskora do kompromisów, jak pochodzący z Bonn urzędnik. Z kolei dziennik El Confidencial uważa, że to nie Clara Martinez Alberola, ale Martin Selmayr będzie faktycznym numerem 2 Komisji Europejskiej, umacniając pozycję Niemiec w całej Unii Europejskiej. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Brytyjskie media piszą dziś o zwrocie Theresy May w sprawie imigracji. Dotychczas premier chciała, by imigranci unijni przebywający na wyspy w okresie przejściowym, a więc już po dacie Brexitu, mieli inny status niż ci, którzy osiedlili się w kraju wcześniej. Teraz premier ma się wycofać z tej koncepcji. W praktyce oznaczałoby to, że niekontrolowany napływ ludzi z Unii trwałby również po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii. Jeszcze 3 tygodnie temu Theresa May deklarowała, w okresie przejściowym drzwi dla przebywających na wyspy Polaka czy Rumuna nie będą otwarte tak szeroko jak dotychczas. Nie było szczegółów co do statusu takich migrantów, ale była deklaracja. Ponieważ przybyli już po Brexicie, ich prawa będą mniejsze, a prawo kluczowe, prawo do stałego pobytu, obwarowane warunkami. Teraz premier ma skłaniać się do złożenia obywatelom wspólnoty zupełnie innej obietnicy. Jeżeli przyjedziecie w okresie przejściowym, będziecie traktowani tak jak starzy imigranci. Zdaniem Timesa to ustępstwo w stosunku do wspólnoty. Wspólnoty, która protestowała przeciwko pierwotnemu rozwiązaniu. Negocjując, premier May musi bowiem pamiętać o brytyjskich obywatelach mieszkających na terenie Unii. A według BBC to wywoła niepokój twardego brexitowego skrzydła partii rządzącej, bo kontrola imigracji i szybkie przejęcie kontroli nad granicami były podczas referendum brexitowego kluczowymi postulatami eurosceptyków. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24.
Kilkadziesiąt paczek trafiło z Polski do najbardziej potrzebujących rodaków na Białorusi. To efekt akcji charytatywnej zorganizowanej na Podlasiu przez Fundację Polska Pomoc. Jadwiga Czerniawska z Grodzieńskiego Klubu Kobiet powiedziała Polskiemu Radiu, że to bardzo cenna inicjatywa, która dodaje ludziom otuchy. Podkreśla, że liczą się nie tylko paczki żywnościowe, ale również kontakty z krajem. Byliśmy w Krakowie, Częstochowie, Wadowice, Wieliczko. Wszędzie odwiedzili, bardzo mi spodobało. Bardzo przyjemnie nam, o nas nie zapominają. Akcję charytatywną koordynowała Polska Macie Szkolna. Teresa Kryszyń, wiceprezes tej organizacji, podkreśla, że paczki otrzymały osoby najbardziej potrzebujące. Dzięki pomocy Fundacji Pomoc Polska jest możliwość wesprzeć w artykuły żywnościowe osoby w wieku bardzo podeszłym, którzy obecnie otrzymują mniej wysokie emerytury, muszą opłacić czynsze za mieszkanie, leki. Teresa Kryszyń podkreśla, że Polska Macie Szkolna zajmuje się przede wszystkim edukacją młodzieży i dorosłych, ale w razie potrzeby służy również pomocą. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Grodno. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Polskie Radio 24 uruchomiło serwis hashtag Sprawiedliwa wśród narodów. Można w nim przeczytać i wysłuchać wspomnień Polaków o Holokauście. Są tam też świadectwa tych, którzy ratowali Żydów w czasie II wojny światowej, mówi dyrektor Polskiego Radia 24 Paweł Badzio. To jest i serwis, i box dla naszych audycji na temat ludzi, którzy byli świadkami Holokaustu, ludzi, którzy zachowywali się dzielnie, ale także zawiera elementy debaty. Nasze audycje dotyczące tego, w jaki sposób Polska powinna prezentować tą swoją pamięć najlepszą o ludziach najdzielniejszych, którzy w sytuacji, kiedy groziła im kara śmierci i co gorsza, kiedy ta kara była wykonywana, dokonywali rzeczy najbardziej szlachetnych. Serwis zawiera obecnie kilkadziesiąt audycji. Unikatowe materiały dostępne są także na Twitterze i profilu facebookowym Polskiego Radia 24. Elementem akcji są też audycje na antenie Polskiego Radia 24. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Jakub Kukla, dobry wieczór. Zapraszam na część drugą magazynu, którą rozpoczynamy od spraw unijnych. Premier Mateusz Morawiecki wziął dziś udział w nieformalnym szczycie unijnych przywódców w Brukseli. Podczas spotkania politycy poruszali kwestie m.in. budżetu Unii Europejskiej po roku 2020, a także zmian w funkcjonowaniu europejskich instytucji. Przy telefonie Aleksandra Rybińska, tygodnik sieci. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Pani redaktor, czy niezależnie od tego, jaki obrót przyniosą dyskusje w najbliższych tygodniach, dyskusje dotyczące podziału środków unijnych między poszczególne państwa, Polacy powinni się przyzwyczaić do myśli, że złote czasy minęły i w przyszłości znacznie mniej pieniędzy będzie płynęło z Brukseli do Warszawy? Tak, musimy się w każdym razie pogodzić z myślą, że są jednak plany reformy unijnej polityki spójności. To jest ta polityka, z której Polska czerpie najwięcej korzyści, że są planowane cięcia także w dopłatach dla rolników, we wspólnej polityce rolnej. To jest forsowane przez wiele państw, więc przez Brexit, wyjście z Wielkiej Brytanii, braki po prostu, które będą w unijnym budżecie 10-12 miliardów rocznie, w tych następnych 7-letnich ramach finansowych. No, nie będzie tutaj łatwo wyciągnąć to samo, co wyciągnęliśmy ostatnim razem, czyli w tych ramach finansowych. Ale właśnie, jeśli chodzi o wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, w tym kontekście pojawiają się różne komentarze, bo oczywiście w jakiś sposób tę dziurę budżetową trzeba będzie załatać i pomysły są dwa, wyższe składki. I tutaj część krajów, m.in. Polska, mówi, że tak powinno właśnie się stać. Z kolei płatnicy netto twierdzą, że absolutnie składki nie powinny być wyższe niż dotychczas. Kto zwycięży w tej dyskusji? Do tych płatników netto, którzy mówią, że składki nie powinny być absolutnie większe niż dotychczas, to jest chyba mniej niż tych, które są gotowe wpłacić więcej. Niemcy są gotowe, dzisiaj prezydent Francji Emmanuel Macron również zadeklarował gotowość większych wpłat do unijnego budżetu. Oczywiście wiąza to z pewnymi warunkami, bo te warunki się pojawiają w zasadzie za każdym razem. Każde państwo w tej chwili, bo jesteśmy w takiej fazie wstępnej dopiero, przedstawia jakby swoją pozycję, swoje warunki
tego budżetu, co jest dla danego państwa istotne i co musiałoby się stać, żeby albo płacało więcej, albo godziło się na różne rzeczy. No i będą, oczywiście będzie też mowa o rabatach, słynne rabaty, różne państwa mają różne rabaty, a na przykład prezydent Francji domaga się, żeby Francja miała takie same rabaty, jakie ma Dania, czy na przykład miała Wielka Brytania. No i to wszystko zapowiada się trudno, to będą bardzo trudne rozmowy. A przy okazji polski premier dzisiaj w Brukseli stwierdził, że Polska jest w dość dobrej pozycji wyjściowej. Skąd bierze się ten optymizm polskiego premiera? No bo my się pozycjonujemy z naszą pozycją tak mniej więcej po środku. Jesteśmy gotowi wpłacić więcej do unijnego budżetu. Rozumiemy, tak pan premier dzisiaj zadeklarował, że no postulat wysyłany przez Niemcy między innymi są nowe wyzwania. Nowe wyzwania to jest terroryzm na przykład, nowe wyzwania to jest migracja, tak, to jest napływ imigrantów do Unii Europejskiej, to jest wspólna polityka obronności, w której Polska zamierza czy nie uczestniczyć i na to wszystko będzie trzeba jakoś znaleźć dodatkowe pieniądze, pieniądze w tym budżecie, w tych nowych ramach finansowych i to oczywiście też oznacza, że jeżeli wpłaty nie będą znacząco większe, no to trzeba będzie gdzie indziej obciąć i to w jakiś sposób przełożyć. No ponieważ Polska tutaj rzeczywiście jest kilka punktów, gdzie możemy znaleźć kompromis, nie jesteśmy w najgorszej pozycji wyjściowej, ale to oczywiście nie oznacza, że nie ma jeszcze licznych przeszkód, które będziemy musieli jakoś pokonać. Taką przeszkodą mogłoby na przykład być powiązanie ewentualnych pieniędzy unijnych, przekazywanie pieniędzy unijnych poszczególnym państwom, wiążąc ten fakt na przykład z praworządnością albo z kwestią pomocy w kryzysie migracyjnym, w rozwiązywaniu tego kryzysu. O tym mówiła jeszcze przed wyjazdem do Brukseli kanclerz Niemiec Angela Merkel. Czy to są argumenty, które Polska powinna traktować poważnie, czy to na razie są tylko i wyłącznie luźne pomysły, które się pojawiają, bo pojawiać się muszą? To są może i na razie luźne pomysły, ale należy je traktować poważnie. Chociażby dlatego, że pani kanclerz o tym mówiła podczas swojego wystąpienia w Bundestagu. Także dlatego, że podobny postulat wznosi się prezydent Francji Emmanuel Macron i na dodatek powiedział, że Niemcy przedstawią w najbliższym czasie do maja wspólne stanowisko w sprawie przyszłego unijnego budżetu i oprócz oczywiście kwestii imigrantów pojawia się też kwestia praworządności. Tutaj już komisarz UE Vera Jourova nad tym pracuje. Jak to mogłoby być formułowane, żeby to było jak najbardziej ogólne? I kto miałby potem następnie decydować o tym? Czy dany kraj przestrzega te zasady praworządności? Żeby powiązać to z wypłatą funduszy unijnych, nikt nie wie. I to jest sprawa bardzo sporna, bo po pierwsze w traktatach nie ma takich warunkowości wypłaty funduszy, więc jest to albo łamanie, albo obejście traktatu. Więc jak na razie nie wiemy, jak to ma zostać rozwiązane. Także w traktatach nie ma nic o przyjmowaniu imigrantów i powiązaniu tego z wypłatami funduszy strukturalnych, więc to jest dosyć moim zdaniem trudna sprawa i musimy odczekać, co tam pani komisarz Jourova wymyśli. Natomiast jest to sprawa poważna, ponieważ są państwa, jak chociażby Niemcy, które no, pani kanclerz na politykę zewnętrzną bardzo mocno forsuje tą kwestię migracyjną, no bo to jest prawdopodobnie jej ostatnia kadencja i ona musi w jakiś sposób zakończyć tą dyskusję wokół jej nieszczęsnej decyzji w jesieni 2015 roku i tym, że ona jest ostro za to krytykowana, gdyby się w końcu udało w jakiś sposób wymusić tą solidarność, no bo to by w pewnym sensie zakończyło tą dyskusję. Jeśli chodzi o tego rodzaju dyskusję, polski premier stawia pytanie, całkiem słusznie zdaje się, w jaki sposób miałoby to być określone, co jest praworządnością, a co już nie i kto miałby o tym decydować? To jest pytanie kluczowe w tym momencie. No kluczową sprawą jest raczej, kto miałby o tym decydować. To Komisja Europejska? Niemcy? Francja? Kto? I czy nie byłoby to w tym momencie rzeczywiście takim środkiem nacisku silniejszych państw na słabszych? Ponieważ rzeczywiście, jeżeli zostałoby taki mechanizm uruchomiony, stworzony, no to mógłby on służyć do tego, że jako bastion niepokorny. Za każdym razem, jaki dany kraj wyszedłby z szeregu, można by użyć tego do tego, tylko zdyscyplinować. I byłoby, jeżeli decyzja należałaby do, nie wiem, komisji, która jak wiemy, no jednak jest mocno pod wpływem Berlina, no to w jakiś sposób utrwaliłby się tutaj taki mechanizm rzeczywiście dyscyplinowania przez najsilniejszego w tym wypadku gracza, tych słabszych. Na marginesie dzisiejszego nieformalnego szczytu Unii Europejskiej
Europejskiej toczyły się także rozmowy dotyczące reformy sądownictwa w Polsce. Premier Morawiecki zapowiedział, że już niedługo, na początku marca, 8 bodaj marca, Polska przedstawi swego rodzaju białą księgę, w której opisana będzie i polska reforma, i to, jak ona ma się do reform sądownictwa, czy do wymiaru sprawiedliwości w innych krajach Unii Europejskiej. Przy okazji stwierdził, że temperatura tego sporu opada. Pani podziela tę opinię? Jest nieco spokojniej? Temperatura tego sporu na pewno opada. Nie jest to już, powiedzmy, temat na czołówkach wszystkich gazet. Temperatura opada. Komisja Europejska zajęła się innymi sprawami. Pamiętajmy, że Komisja ma teraz bardzo wiele, bardzo przykrych zadań przed sobą. Jednym z nich jest chociażby Brexit, który musi zostać doprowadzony do jakiegoś końca. Więc jest tutaj bardzo dużo eurowybory, prawda, wybory do Parlamentu Europejskiego, gdzie też była sporna kwestia listy ponadnarodowych, w których na razie nic nie będzie. Więc to jest wiele, wiele rzeczy, którymi komisja musi się zająć. W związku z tym Polska przestała być troszeczkę priorytetowa, a poza tym komisja chciałaby ten spór wygasić. Oczywiście mamy tu sprzeczne sygnały, mamy też takie sygnały, że ta procedura z artykułu 7 zostanie uruchomiona jednak. Natomiast no, jest pytanie, czy ona w ogóle dojdzie do jakiegokolwiek skutku, nawet jeżeli się tak stanie. Myślę, że komisja także ma to na uwadze. W takim razie na zakończenie, pani redaktor, jeszcze kilka słów o zmianach na stanowiskach w Komisji Europejskiej. Martin Selmayr został sekretarzem generalnym Komisji Europejskiej. Zdaniem prasy hiszpańskiej nie tylko stanie się teraz najwyższym urzędnikiem unijnym, a to świadczy o umacnianiu się pozycji Niemiec w Unii Europejskiej. To można rzeczywiście tak odczytywać? Tak, zdecydowanie. To jest niezbyt korzystny dla nas sygnał, dlatego że Selmayr jest szarą eminencją Unii już od lat. Jest, jak zresztą niemieckie gazety z tej okazji piszą, jest człowiekiem Merkel w Brukseli. W związku z tym jego awans na sekretarza generalnego no, oznacza, że Unia Europejska stanie się jeszcze trochę bardziej niemiecka. To jest bez dwóch zdań. Poza tym Selmayr jest między innymi i był odpowiedzialny za architektem tego systemu relokacji według kwot. To był pomysł Selmayra. On bardzo zręcznie potrafi, bardzo kreatywnie interpretować traktaty. Więc mechanizm relokacji on stworzył dla kanclerza Angeli Merkel, żeby znaleźć tam jakieś rozwiązanie, jakieś wyjście z tego problemu. Więc bez wątpienia, jeśli to powiążemy z wypowiedziami komisarza Oettingera, niemieckiego komisarza, który mówi, że to będzie już taki europejski rząd, to Komisja Europejska, no to, no, to brzmi to troszeczkę niepokojąco. Czy to oznacza, że po erze Junckera nastąpi era Selmayra? Znaczy, on będzie tak długo sekretarzem generalnym Komisji Europejskiej, jak Jean-Claude Juncker będzie szefem Komisji. To nie znaczy, że następny szef Komisji, który przyjdzie, będzie chciał dalej współpracować z panem Martinem Selmayrem. Natomiast w tej chwili kilka nazwisk się pojawia, jeśli chodzi o następcę Junckera. Jednym z nich jest Manfred Weber, polityk CSU, europoseł i Niemiec. W związku z tym, ponieważ Martin Selmayr również jest Bawarczykiem, jeżeli rzeczywiście Manfred Weber zostanie szefem komisji, to zostanie w tym momencie także i Selmayr. No i jest też bardzo silna więź między Martinem Selmayrem oraz szefem urzędu kanclerskiego Peterem Altmaierem, który teraz odchodzi, ale no, to wszystko wskazuje na to, że jest tutaj jednak jakieś silne powiązanie z Berlinem. Bardzo dziękuję za komentarz. Naszym gościem była Aleksandra Rybińska, tygodnik sieci. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. 21:47, zmieniamy temat. Prezydent USA ogłosił dziś, że wprowadził najcięższe możliwe sankcje wobec Korei Północnej. Mają one skłonić Pjongjang do wycofania się z rozwijania programu atomowego i opustoszyć kraj z wszelkich zasobów. W studiu Rafał Tomański, były korespondent Polskiej Agencji Prasowej w Azji. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Donald Trump powiedział tak: narzuciliśmy dziś najcięższe sankcje wobec Korei, jakie w historii nałożono na jakikolwiek kraj. Mocne słowa. Te sankcje rzeczywiście są tak dotkliwe, czy będą tak dotkliwe? Ja mam wrażenie, że takie wyrażenie już się powtarzało, że już słyszeliśmy to i to na tweetach i w różnej innej formie. Są dotkliwe, są opatrzone te sankcje dzisiaj przyjęte zdjęciami takimi, no powiedzmy, satelitarno-szpiegowskimi, które pokazują, że Departament każdy obrony, stanu, bezpieczeństwa, wszystkie organy administracji Trumpa przypatrują się działaniom Korei Północnej pod każdym względem, kątem i z odległości i wiedzą, co jest robione legalnie, co nielegalnie. Potrafią wykryć statki, które przekazują sobie paliwo, które jest niedozwolone, takiego rodzaju transakcje. No i z takim samym przesłaniem
Córka Donalda Trumpa, Iwanka, pojechała do Seulu i już jest po kolacji. Różnica czasu tutaj działa na naszą korzyść, bo możemy mówić, że już o wszystkim jakby z pozycji analiz i przemyśleń. Już są po kolacji Iwanka Trump razem z prezydentem Korei Moon Jae-inem i po też potwierdzeniu z jej strony jako najważniejszego gościa zbliżającego się zakończenia igrzysk przewidzianego na niedzielę. I nie tylko potwierdzenia sojuszu, który ma być odporny na wszystko, ale także właśnie tego, że sankcje są i są takie, jak powiedział tata, czyli Donald Trump. Najcięższe z możliwych. Najcięższe z możliwych, na ale znowu polegać? Słyszeliśmy już. I bardziej nie tylko na czym mają polegać, bo to jest to samo, co mieliśmy do tej pory, tylko powiedzmy w większym wymiarze. Blokada wszystkiego plus nowe nazwiska, ale chociaż chyba osoba jest tylko jedna, ale statki, okręty różnego rodzaju północno-koreańskie są na tej liście. Blokada wszystkiego jeszcze bardziej. Blokada wszystkiego jeszcze bardziej w skrócie i to też w takim trumpowskim skrócie, ale pora ogłoszenia tych sankcji liczy się bardziej, bo zbliżamy się do zakończenia igrzysk. Przyjeżdża, tak jak mieliśmy na otwarciu, delegację ważnych ludzi z góry, z północy, dosłownie z góry. To tak samo teraz kilkoro ważnych ludzi z północy znowu przyjeżdża i no, kiedy wcześniej podczas otwarcia mieliśmy Mike'a Pence'a, wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych i ten brak nawet spojrzenia ulotnego z siostrą Kim Jong-una, teraz będziemy mieli szansę na powtórkę albo i niepowtórkę, bo Iwanka Trump będzie przez 24 godziny jakby w tym samym miejscu, co przewodniczący delegacji północy Kim Jong-chol, który jest uważany za, i to już mu wytyka południowo-koreańska opozycja obecnie, za, powiedzmy w cudzysłowie, ojca sukcesu ze strony północy zatopienia południowo-koreańskiego okrętu wojennego Chonan w 2010 roku i tam zginęło 46 marynarzy. No i był to tak naprawdę jeden z największych aktów terroru północy wobec południa od zawieszenia broni w 1953 roku. No i teraz ten człowiek, który był za to teoretycznie odpowiedzialny, nie mamy czarno na białym, kto ponosi odpowiedzialność, ale jemu się to przypisuje. Przyjeżdża teraz na południe i ma być witany z honorami. Stąd południowo-koreańska opozycja mówi, że najlepiej to by go aresztować na miejscu, a nawet zabić. Takie są głosy. Bezpośrednia, tak jest cytowana scena polityczna opozycyjna wobec obecnego prezydenta na południu. Łącznie z tym, że Koreańczycy, którzy mają skłonność do szybkiego angażowania się w cokolwiek, do takiego szybkiego zapalania się w emocjach, opozycja mówi tam obecnie, że no prędzej niebo się rozstąpi na dwie części, niż noga tego zbrodniarza powinna stanąć na ziemi południa. Ale Koreańczycy lubią takie rzeczy. Tydzień temu, dlaczego też pora tych sankcji jest no, ważniejsza od ich zawartości? Stany Zjednoczone pokazują, że nie chcą, żeby południe bratało się z północą, no bo co teraz ma zrobić prezydent południa, przyjmując gościa z północy, kiedy największy sojusznik i gwarant pokoju nakłada największe sankcje. Jeżeli jeszcze mogę, tydzień temu mieliśmy w sobotę na konferencji prasowej prezydenta w Centrum Olimpijskim dla dziennikarzy, kiedy ja razem z nimi obiad, Moon Jae-in i rozmawiał, odpowiadał na pytania, mieliśmy taki cytat, którego z jednej strony nie wiadomo było, jak przyłożyć na jakikolwiek język poza koreańskim, a z drugiej strony, jak cytat, stare przysłowie koreańskie, które miało pokazać, w którą stronę to wszystko zmierza, to wszystko, czyli układ między północą a południem. Prezydent Moon Jae-in powiedział coś, co ja postaram się przytoczyć w oryginale, umulka eso sun nyunul chanun kyo, czyli w rzeczywistości, dosłownie, oznacza to, nie ma co szukać w studni wody po sunniu. To potrawa z takich pozostałości po ryżu, jak się je ryż w gorącym kociołku. Kuchnia koreańska w ten sposób podaje ryż bez żadnej wody, czyli gorący ryż przykleja się do ścianek naczynia. Wyjadamy to, ale trzeba obskrobać to, co się przylepi. To, co się przylepi, nazywa się nurundzi. Zupa na podstawie nurundzi to już jest sunnium. Czyli jakby prezydentowi chodziło o to, że nie ma co iść do studni po gotową potrawę, która i tak powstaje z resztek, czyli jakby zataczamy kilka kół, nie tylko jedno. Czyli jakby nie ma co się spieszyć z oceną tego, co się dzieje teraz, bo na konsekwencje przyjdzie czas dopiero później, a ich tak skutków nie da się przewidzieć, a na pewno nie można ich teraz oczekiwać. W Azji czas płynie jednak trochę inaczej. Jeśli przypomnimy sobie to, co działo się przed 2 tygodniami, wtedy pojawiały się promyki nadziei. Może naiwnie, ale mówiło się, że być może ten wspólny występ sportowców z północy i z południa, ten marsz pod wspólną flagą, to jest jakaś szansa na
dzień porozumienia. Oczywiście pojawiają się też komentarze, że być może północ, jak to już bywało w przeszłości, ten pretekst po prostu skonsumuje, wykorzysta jako szansę, żeby zaistnieć, a potem wróci wszystko do niestety normy sprzed Igrzysk Olimpijskich. Wydaje się, że te sankcje, moment ich wprowadzenia, zamyka jakąkolwiek dyskusję. Teraz te rozważania już nie są potrzebne. Ale dalej nie zamyka, bo teoretycznie w ogóle nie mielibyśmy punktu do startu jakiejkolwiek dyskusji przed Igrzyskami, no bo to się stało w sekundę wobec czasu trwania i tego horyzontu zdarzeń, który był utworzony wcześniej przed Igrzyskami, przed tym orędziem noworocznym Kim Jong-una, w którym padła propozycja jakiegokolwiek wyciągnięcia ręki na południe, no bo teoretycznie od tego się zaczęło, od tego orędzia noworocznego. Potem Igrzyska i przyspieszono bardzo pracę nad tym pojednaniem, rozmowami i wszystkim. Potem jeszcze defilada przed Igrzyskami, krótka, nieco mniejsza niż zazwyczaj. Krótka, mniejsza, ujawniająca niby te takie, nie wiadomo czy prototypy, czy już pełnosprawne nowego typu pociski, które teoretycznie też zaczęto się dopatrywać, czy nie są wzorowane na południowo-koreańskich rakietach najnowszej generacji, takich, co siedzą po dwie na dużej ciężarówce wyrzutni. Takie, no nie takie jedna wielka, gruba rakieta, tylko takie dwie troszkę mniejsze, chudsze. Nie pamiętam teraz nazwy tego południowo-koreańskiego całego tworu, który działa, ale w tym też dopatrywano się świadectwa, że północ ukradła dane, bo na to też są podobne dowody, ukradła dane przy pomocy hakerów wywiadowi południa i odtworzyła te rakiety, to już nie jakieś takie wskrzeszane do życia trupy pozostałości po Związku Radzieckim, tylko coś nowego, co skradziono teoretycznie południu i pokazano. Ale i tak, tej emanacji siły było mniej, defilada była krótka, teoretycznie to, czego się obawiano, czyli że północ będzie propagandowo wykorzystywać udział swoich sportowców na igrzyskach Pjongczang w swoich materiałach, to też nie miało aż takiego miejsca i poza tym, że relacje są nadawane jak zawsze z